Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nasz kolejny trening związany z pięknym, kształtnym pisaniem. Dzisiaj będziemy zapisywać małą i wielką literę L, tak by była ona kształtna i by jej zapis był płynny. Jeżeli jesteście gotowi, to za chwileczkę będziemy zapisywać zarówno małą, jak i wielką literę U pojedynczo, a także w połączeniu z innymi literami, tak by powstawały sylaby, wyrazy, a także zaprosimy litery U do zdań. Jeżeli jesteście gotowi, to startujemy. Oto litera U. Mała litera ł i wielka litera ł. Zarówno mała litera ł, jak i wielka litera ł są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisać małą i wielką literę ł w liniaturze. Mała litera ł i wielka litera ł. A teraz zapraszam Was do wykonania karty ćwiczeń. Jak widzicie, przede mną litery, sylaby oraz wyrazy, które trzeba będzie zapisywać po śladzie. Ja mam wykropkowane litery, sylaby i wyrazy sporządzone na stronie www.superkit.pl. Link do tej strony zostawię Wam w opisie filmiku pod filmikiem. Jeżeli nie macie dostępu do tej strony, możecie podobne karty pracy stworzyć w ten sposób, że po prostu delikatnie ołóweczkiem rysujecie, piszecie, zapisujecie litery, sylaby, wyrazy. A dziecko prowadzi rączkę. A więc, jeżeli są przed monitorami uczniowie, no to startujemy. Zaczynamy od małej litery ł. Zaczynamy ją zapisywać tak, jak gdybyśmy zapisywali literkę l, czyli jest to laseczka skierowana w prawą stronę. Odrywamy rękę i rysujemy taki daszek. Mała litera ł przypomina troszkę literę t, jak widzicie, z pewną różnicą, że daszek znajduje się u samej góry, równiutko na górnej linii. A teraz wielka litera ł. Wielka litera ł przypomina swoim wyglądem wielką literę l, jednakże też ma pewną różnicę. Różnica polega na tym, że po środku stawiamy poprzeczną kreseczkę w miejscu linii. Dobrze, raz jeszcze wielka litera ł, czyli zaczynam zupełnie tak samo jak literę l, czyli od góry prowadzę laseczkę ku dołowi, następnie pętelka, zawijam i poprzeczna kreseczka. Zauważcie, że zarówno mała, jak i wielka litera ł zajmuje przestrzeń między dwoma polami, tak? Jedno pole, drugie pole, tak samo tutaj. Jedna, druga, trzecia linia. Dobrze, przechodzę do sylaby ło. Pierwsza sylaba zapisana jest wielką literą. Nie odrywam ręki. No, oczywiście muszę oderwać do poprzecznej kreseczki. No i pamiętam o prawidłowym kierunku zapisu litery O. Tym razem sylaba ło, ale zapisana małą literą, a więc zaczynam nie odrywając ręki, odrywam rękę do daszka, odrywam, przepraszam, rękę do litery O. Pamiętam o prawidłowym kierunku zapisu tej litery. Sylaba oło. Zaczynam w tym miejscu, prowadzę prawidłowo swoją dłoń tak, by był właściwy kierunek litery O. Nie odrywam ręki, łącznik, od razu kieruję rączkę do góry i zjeżdżam w dół.
Laseczka zawinięta, odrywam rękę, daszek i litera O, właściwy kierunek jej zapisu. Sylaba oło, no i teraz zastosujemy tę sylabę w wyrazie koło. K, przypominamy sobie zapis tej litery, odrywam rękę do O, pamiętam o prawidłowym kierunku zapisu litery O. Nie odrywam ręki, robię łącznik do góry i na dół kieruję laseczkę. Odrywam rękę, daszek i właściwy kierunek zapisu litery O. I wyszedł mi wyraz koło. No na pewno Wasze wyrazy będą piękniejsze. Kolejny wyraz, wyraz mała. Zaczynam od literki M. Przy okazji przypominam sobie zapis tej litery. Odrywam rękę. A. Nie odrywam ręki. Litera U. Odrywam rękę, stawiam daszek. I litera A. Mam wyraz mała, a teraz wyraz mata. Mała litera M. Odrywam rękę, prawidłowy kierunek zapisu litery A. Przy literze A nie odrywam ręki do laseczki. Od razu prowadzę rączkę do góry, do litery T. Oczywiście odrywam rękę, żeby móc zrobić poprzeczną kreseczkę i ostatnia litera A i mam wyraz mata. A teraz popatrzcie, wyraz mała i wyraz mata. Widzicie różnicę? Różnica jest niewielka w zapisie. Musicie w ten sposób zapisywać ty, by odróżniało się od ł, tak? Ł i ty różnią się niewielkim elementem, a właściwie żadnym elementem, tylko miejscem tego wystąpienia tego elementu przy literze ł u samej góry, natomiast nieco niżej przy literze ty. A teraz zapraszam Was do zeszytów.
Moi drodzy, myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że wypadł on Wam w sposób wyśmienity, że zapisywaliście płynnie, kształtnie i pięknie literę L, zarówno małą, jak i wielką, zarówno pojedynczą, jak i w połączeniu z innymi literkami. Mam nadzieję również, że dzisiejszy odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się!